Witam wszystkich serdecznie w grze Terra. Gra, o której słyszałem wiele dobrych opinii i od dawna przymierzałem się do zagrania w nią, ale zawsze trafiałem na jakąś grę, którą zaczynałem i która pochłaniała mnie na długi, długi czas. Terra nie mogła się doczekać swojej kolejki. Przyszedł wreszcie czas na Terę. Pograłem troszeczkę czarodziejką. Gra się naprawdę fajnie. Gra jest no target, więc trzeba dużo się nagimnastykować, naskakać. Ale żeby nie przedłużać, stworzymy sobie nową postać, żeby zagrać jakąś nową postacią. Czarodziejkę miałem rasy ludzkiej. Zwykle w grach gram ludźmi. Ale tutaj tak, mamy do wyboru kilka ras, mamy właśnie ludzi i mamy kilka innych ras. Czasami mamy wybór płci, czasami tak jak tutaj zaraz, o tutaj mamy tylko jeden rodzaj, także tutaj. I tu też mamy wybór. To tak pokrótce, żeby nie przedłużać. Tak mówiłem, zwykle grałem ludźmi. Natomiast tak, teraz mam zamiar wybrać klasę jakiegoś wojownika. Słyszałem, że tutaj ta klasa ma jakiegoś buffa do krytyków. Nie jestem pewny, czy tak rzeczywiście jest. Ale może wybierzemy, mam człowieka, wybierzemy sobie tutaj taką panią. Do tego te panie noszą fajne stroje. No nic, zobaczmy sobie. Tak, tutaj wybieramy klasę. Berserkera, Lancera. O, to taka kopia, tarcza. Slayer, o to taki wielki miecz dwuręczny, Warrior, dwa mieczyki, chyba na tą klasę się zdecyduję. Mamy oczywiście też czarodziejów, to już mam tam dziewczynę, ucznicy, priest, mistyk. Ale tak jak mówię, ja już wcześniej przemyślałem, żeby nie przedłużać materiału. Wybierzemy sobie Warriora. Tutaj teraz następnie mamy wybór. O, taki tworzenie postaci. Możemy sobie przybliżyć, możemy sobie poruszać. Ja też wcześniej tak sobie przejrzałem, żeby potem nie przedłużać i nie decydować się długo. Tak szybciutko pokażę możliwe wybory. Tworzenie postaci może tutaj nie jest tak bogate, jak w niektórych grach bywało, ale też jest co wybierać. Ja sobie tak wstępnie wybrałem ten numer 17, że tak powiem. Tutaj możemy sobie wybrać fryzury, które akurat u tej rasy są wybierane razem z rogami. Niestety nie można osobno wybrać fryzury rogów. No to jest całkiem dobrze, tylko te rogi dosyć duże. Ja bym raczej, jak mówiłem, zwykle gram ludźmi, więc raczej bym takie te rogi, o takie może mało inwazyjne, do tego ta fryzura też mi się podoba. A że tam czarodziejkę mam rudą, to zróbmy sobie zastęp rudych dziewczyn. Okej, tak jak mówiłem, żeby nie przedłużać, lecimy dalej. Tu mamy numer 2 akurat. Możemy sobie zobaczyć jeszcze inne. O, tak na szybko, żeby ten materiał nie był zbyt długi. Wiem, że tworzenie postaci to nie jest akurat...
zbyt ciekawe, więc szybciutko wybiorę sobie ten, który był już wcześniej wybrany. Tutaj możemy dodać jakiś kolczyk, ale i tak włosy zasłaniają, więc nie będę tego wybierał. Tu mamy numer 11, tu mamy jeszcze do wyboru kilka innych, to jakieś tam drobne różnice jedynie, taki makijaż bardziej. Ja sobie zostanę przy tej 10. Przejdziemy do dalej. Tu już mamy bardziej szczegółowe ustawienia. Co tutaj się zmieniało? Raz. Aha, taka wypukłość czoła. Tu była czwóreczka. A ja myślę, że no może to akurat zostać. To tak na szybko 17, a to policzki się zmieniają. Tu też zostawimy. Długość brody, no tu możemy ewentualnie... O! Leciutko zmniejszyć. O, tu też takie poliki. Oj, nie spojrzałem ile było. A damy tak 17 neutralnie. Też tu będzie lepiej chyba z boku widać. A, taka wypukłość brody. O, może sobie zostać. Lecimy dalej, żeby to, tak jak mówię, nie za długo trwało. O, tu wielkość oczu. Oczka możemy... A, już się dalej nie da przybliżyć. Oczy może mieć duże. O, tu jest czy zamknięte, czy otwarte. No, lecimy dalej. Tu jest jakby wysokość. O. Ja tu sobie tak zostawimy. Tak. Tu brwi. Możemy tak ją lekko, bo była tak, tak możemy, o, tak troszkę rozchmurzyć twarz. Dobra, lecimy dalej, bo tak jak mówię, szkoda to przedłużać. Nos. A, to bardziej z boku lepiej będzie widać. A, bardziej zadarty, mniej zadarty. To sobie może tak zostać. To znowu z tej strony lepiej widać. A, to jest tam górna część nosa, węższa lub szersza. To może tak zostać. O, tutaj dolna część nosa, szersza lub węższa. To akurat z tej strony jedynie widać. Okej. Tu jest szpic, nos, czy bardziej zadarty, czy mniej. Damy tak mniej więcej na wprost. Gdzie była długość nosa, wielkość, nie, to nie tu, tu troszeczkę, o, zmniejszymy, żeby nie był taki wielki,
No, myślę, że możemy lecieć dalej, tak jak mówię, szkoda tutaj przedłużać 17, a tu wysokość to nie, to zostawimy. Wielkość, szerokość ust w zasadzie. Mamy troszkę większe, bo dodamy uśmiech, który troszkę zabierze. To czy od wargi. Nie, tu możemy też zostawić. Otwarte, zamknięte. Ja myślę, że tu... Nie, zamkniemy, bo tu później dziwnie wygląda. Nie, to będzie też z boku lepiej widoczne. O, może tak. I ostatnie tutaj właśnie uśmiech. O, możemy taki lekki uśmiech, taki pogodny wyraz twarzy bardziej. Przejdźmy dalej. Uszy, uszy, uszy. No tu uszy, tak, przede wszystkim ja myślę, że jest mniejsze. Odstające czy nie odstające, w dół lub w górę. To może tak. I będziemy mogli lecieć dalej. O, to w zasadzie... To w zasadzie stworzyliśmy postać. To pewnie jakiś strój taki... W zasadzie chyba tylko podgląd, jak będzie wyglądać w różnych strojach. Wow. Dajmy sobie tak, chociaż to chyba nic nie zmienia. A niech sobie będzie. No i najtrudniejsza dla mnie zawsze rzecz. Zobaczmy, zobaczmy. Na przykład tak. Oh no. Miałem nadzieję, że to przejdzie. Bo oczywiście sprawdzałem wcześniej. Takie, które chciałem, były już zajęte. No nie, no nie mówcie, że to też zajęte. Jał. Po prostu. Dobra, wybiorę takie, co może mi się mniej podoba, ale... Ale może go nie będzie. Nie, no to niemożliwe. Dobra, to ja tu popróbuję i włączę się, jak już coś się trafi. Okej, oto jestem. Udało się przez 2L Valentin. Valent to z hiszpańskiego czy katalońskiego waleczna. Więc wreszcie finish. Udało się imię trafić. W międzyczasie parę razy mi grę wywaliło, musiałem tą postać kilka razy tworzyć od nowa. I czy ja jej nie usunąłem tego znaczku, sam już teraz nie wiem. A, czyli teraz sobie wybieram postacie. Co ona miała nie mieć tego? No jeżeli nie, to by było katastrofa. Dobra, trudno, wchodzimy wreszcie. Wreszcie wchodzimy do gry. Hurra!
Tak, wchodzimy. Tak mi się, no. Coś widzę, że... Coś stoi na przeszkodzie. Żeby pograć sobie. Nie miałem wcześniej takich kłopotów. Grało się dobrze, gra ładowała się szybko. Nie wiem zbytnio, co się stało. Ale miejmy nadzieję, że dalej będzie lepiej. To jest taki filmik pokazowy, w sumie ciekawy, ale pominiemy go, bo ten materiał i tak już trwa zbyt długo. Jeżeli się zdecydujecie grać, będziecie mogli sobie go obejrzeć. Ja go w tej chwili wyłączę. Jest dosyć ciekawy, humorystyczny. Najważniejsza rzecz, tak, teraz ładują się jeszcze tekstury. Najważniejsza rzecz, no jest to gra No Target. Mamy po środku celownik. Nie mamy kursora myszki, jeżeli chcemy ten kursor uaktywnić. Należy wcisnąć Alt. Escape też działa. Tu mamy jakieś podpowiedzi. Także co jakiś czas dostajemy takie informacje w podpowiedziach. No to Alt lub Escape, o czym mówiłem. Ale to jeszcze będzie czas powiedzieć o tym w trakcie gry. I podstawowe kierowanie SAD-em oczywiście. Klawiszem F aktywujemy czynności, czyli rozmowy, kopanie, czy zbieranie generalnie surowców. Mamy taką przeźroczystą minimapkę, pod klawiszem M oczywiście jest zwykła mapa. Wyszliśmy z tego trybu. No tu oczywiście podstawowe menu, które możemy też klawiszami skrótów wybierać. Ale my po prostu zacznijmy grę. Coś te tekstury widzę. Chyba wina tego połączenia, że coś zrywało. Mamy pierwszego questa. Grą zarządza w Europie Gameforge. Trochę szkoda, że może nie przyszedł, nie poszedł przykładem Iona i nie zlokalizował gry. Z pewnością po lokalizacji gra w Polsce nabrałaby na popularności. No coś widzę z tymi teksturami rzeczywiście. No to że długo się ładował w ogóle ekran gry. Pierwsze... no nie, no katastrofa. Nie wiem, co jest grane. Pierwsze questy to oczywiście pójdź tam, poznaj tego, porozmawiaj z tym. Jakieś pierwsze ubranko. Mamy porównanie z tym, które nosimy. To, które dostaniemy, jest lepsze, ale jest dopiero od czwartego levelu. Ale dostaniemy to w nagrodę za wykonanie questa. Tu możemy sobie wcisnąć i wyświetli nam podpowiedź, gdzie mamy się udać. Również jak wejdziemy, czyli Alt Questa, też możemy tutaj sobie kliknąć i dostajemy podpowiedź. My tymczasem biegnijmy, bo i tak już ten materiał długo trwa. A fajnie by było pokazać cokolwiek z samej gry, z samej rozgrywki. No postacie biegają tutaj troszeczkę, tak powiedzmy, mało zgrabnie. No, strój dostaliśmy jakiś tam, nie ten, który ja tam wybierałem, ale po prostu taki, jaki jest domyślnie. No, zobaczcie, no, zgrabna dziewczyna, ale biega strasznie niezgrabnie. Jeszcze po podskoku to jakby się miała przewrócić. Ale widocznie taki to urok. Oj, 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 z tymi teksturami. Ja chyba będę musiał jednak przeładować coś, nie wiem, router zresetować, nie wiem co zrobić, bo denerwuje mnie to z tymi z
tym, że się nie ładują tekstury. No i tak, następnie będziemy się udać do Duraj, który jest tutaj. Mamy na minimapce wykrzyknik, ale tu mamy jeszcze jednego questa. O, dostaniemy jakieś mieczyki za niego. Oczywiście akceptujemy. I pierwszy quest, który nie polega na tym, żeby iść z kimś pogadać, ale żeby coś ubić. Wciskając, dostajemy na minimapce podgląd, gdzie te mobki mniej więcej są. Szczęśliwie są w drodze, tam gdzie i tak mamy się udać. Fajne jest też to, że idąc nad tymi mobkami, które mamy bić, mamy taki wykrzyknik, który pokazuje nam, które mobki mamy bić. A jeszcze sobie zobaczmy, co my tu mamy za umiejętności. A prędkość walki na 3 minuty. O 30, odporność. Oj, 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 bo ten się zbliża. Dobra, zobaczmy jeszcze tak. Pod lewym klawiszem mamy jakąś umiejętność. Damage 9, 10, 11, 18. A to chyba jest taka obszarowy. Obrażenia obszarowe chyba. No zaraz sobie to wypróbujemy. Pod klawiszem K mamy generalnie nasze umiejętności. Na razie aktywnych mamy te 3. To sobie zobaczmy, tak. F6. Zwiększamy swoje umiejętności i wypróbujemy zaraz lewy klik, prawy, prawy to jest taki przeskok, świetna rzecz, bo możemy uciec i dzięki temu mobek nie zadaje nam obrażeń, bo uciekamy. Tak jak mówiłem, jest to gra bardziej zręcznościowa. No target, trzeba unikać, unikać ciosów mobków. O, tam już go ktoś inny zaatakował. Dobra, to my sobie weźmiemy, powiedzmy tego, od tyłu go zajdziemy, ale on się odwrócił. On się zamakuje, a my w drugą. O, już leży. Klawiszem F zbieramy i jeszcze jeden i będzie po sprawie. Przeskok, a on i tak leży, więc go lejemy. A, mamy 5 pokonać. O, i level mamy. No na początku oczywiście leci szybko. Ciosy, przeskok, atak z drugiej. O, zamachuje się, a my mu uciekamy, a on z tego zamachu się przewrócił, biedaczek. Nie wiem, czy nie za głośno jeszcze są dźwięki z gry, trochę ściszałem, ale chyba jeszcze jest za głośno. Jeszcze jeden. Nie uciekaj. O, przeskok, bo się chyba zamachuje. Czekamy. I... O, życia nam za bardzo nie ubyło. To by nam uzupełniło życie. A my mamy oddać. Chyba tam, gdzie będziemy szli, ale można to... O, skaczemy spacją. Można to jeszcze sprawdzić. Tak, czyli oba questy mamy oddać do Dulari. Dobra, was już nie chcę agrować, chcę jak najszybciej... O, to nie moje, więc już nie mogę zebrać. Więc jak najszybciej sobie lecimy oddać questy. Ten ze znakiem zapytania to będzie miał jakąś kontynuację. Ten z tą gwiazdką to już będzie zakończenie questa. Czyli już oddamy, dostaniemy nagrodę. Widzę, że nadal
problem z wgrywaniem tekstur. Denerwuje mnie to bardzo. Nie wiem, czy po prostu nie zrobię resetu jakiegoś, bo szkoda, żebyście oglądali to w takim stanie. Ojojoj, ale tu tego mamy. Tak, tego oddajemy, dostajemy mieczyki. Porównania... O! Ciutkę lepsze. O nic, bierzemy. Ten quest z kontynuacją. Tak, teraz będziemy musieli z Nezirem pogadać, który jest tutaj. A my sobie jeszcze weźmy kolejne questy. You must need help. Let me show you what I've got. Tu będziemy mieli znowu coś zabić. Always willing to lend my expertise. Już wszystkie wzięliśmy, tak. Keep it together. Też będzie trzeba pogadać, ale to już tutaj obok, to od razu. Wiecie co, ja ten szybciutko dla was to będzie moment. Ja spróbuję coś poprawić z tymi teksturami. Okej, na razie są, więc jeszcze chwilę pogramy. Aha. Okej, zobaczmy sobie, co my tutaj mamy jeszcze. No nic tu więcej nie mamy. Dobra, lećmy dalej. Teraz mamy ubić te łosie chyba. Wielkie łosie. Ops. Aj, chyba. Nie wiem. No, nie tu mój był. Się tu wtrąca do mojego, myśli, że sobie rady nie dam. O, tam ktoś je obszarowo całą grupę bije. No, ale powiedzmy, nasza dziewczynka całkiem ładnie się prezentuje, myślę. Chociaż tak mówię, oj, musiałem kilka razy zmieniać, więc w końcu już ostatecznie nie chciało mi się dłużej i już zrobiłem jak zrobiłem, żeby szybciej było. Udało ci się mnie trafić. Tak, na razie mamy mało skilli. Jak tylko nam dojdzie kilka skilli, to zacznie się dopiero zabawa, gdzie będziemy musieli kombinować, które skille używać. Aj, dałem się poznać. No przeskocz go, co jest? Coś nie mogłem. Ale też warto chyba po prostu biegać na boki w razie czego. Uciekać. O! Też unikamy w ten sposób. Nie tylko te uniki ze skilli, ten przeskok, ale też po prostu na boki obiegać takiego mobka. O, leży. Leży, lej go. Leży. I quest wykonany, życie podładowane. Lecimy go oddać chyba tam, a jeszcze tak, zobaczmy co tutaj mamy. A, to Magic Instructor, to nas... Magic Instructor w tej chwili mnie nie interesuje, to na mojej pierwszej postaci mnie interesował. A, i zaraz.
Ja tam miałem się czegoś nauczyć. Może ja mam... Dostałem coś. Nie, nie dostałem. Te mieczyki sobie założymy, bo są troszkę lepsze. Tak jest. Nie dostałem nic do nauki skilla, no to jak mam się nauczyć? Widocznie dopiero jak dojdzie mi ten czar, ten skill znaczy się. Weźmiemy sobie F2, tu mamy potionki na szybsze bieganie. Nie, wkurzają mnie te tekstury. Miałem nadzieję, że się to samo poprawiło. Ale chyba jednak wyłączę i wrócę za chwilę. Zobaczyłem, że materiał trwa już na tyle długo, że nie warto już teraz resetować wszystkiego. To jeszcze sobie chwilkę tutaj dociągniemy. A w sumie tak, bo mamy już trzeci level, to my możemy jakieś skille zakupić. A, okej. Dobra, to tylko gdzie jest nauczyciel? To jest Magic Instructor. A gdzie jest jakiś nauczyciel? Może to był ten, z którym rozmawiałem, a ja sobie poszedłem. A już chyba na drugim levelu mogłem się po prostu nauczyć skilla. Dobra, tylko gdzie teraz jest instruktor od wojowników jakichś? No to dopiero. Panie instruktorze... Oj, to będzie za murami oddanie tego questa. Gdzież tu instruktor jakiś od wojowników? Nie wiem, chyba że to Fraps winien za te tekstury, ale to raczej nie powinien Fraps mieć tutaj znaczenia. O, nowe ubranko. Nowe ubranko, dobra, to się ubierzemy w nowe ubranko. Odwrócimy się do słońca. Ciekawe, czy coś nowe ubranko zmieni znaczącego w wyglądzie. A, nowe ubranko, level 4, no tak. To jeszcze nie. To jeszcze nie, ale zobaczmy teraz. Magic Instructor. No przecież musi też być gdzieś od tych. No właśnie wcześniej grałem magikiem, magiczką, czarodziejką. To nie miałem problemów. Zaraz był ten nauczyciel. Ale dziewczyno, biegasz niezgrabnie, ojejku. Chyba na WF nie chodziłaś za dziecka. Tu mamy sprzedawcę. Tamtego, a ten co nam tu oferuje? Nieważne, tu jest sprzedawca, możemy mu sprzedać niepotrzebne nam rzeczy, czyli te mieczyki, które już mamy lepsze. Okej, na razie tyle. Resztę sobie można posortować. Stay strong. Jak jest Magic Instructor. O, tu mamy questa do wzięcia przy okazji. A, no przy ognisku tak, uzupełnia nam się stamina i możemy sobie też sami rozpalać takie
małe ogniska. O, coś takiego sobie możemy sami rozpalać. Do tego służy właśnie nam to. Do tego mamy jeszcze takie dodatki jakby do ogniska. Używamy to i dodaje nam to w tym wypadku akurat obrony. A są różne te karty. Natomiast przy takim ognisku stając uzupełniamy staminę. Ładuje nam się szybciej życie. O, tu dostaniemy kolejnego, który nam po dodaniu do ogniska zwiększy atak, czy przy użyciu przy ognisku. We honor each other. No jak ja mam już więcej. Questy widzę są inne. Jak grałem człowiekiem, czarodziejką, to miałem inne questy. To jest całkiem ciekawe, że to tak jest podzielone. Teleport to później o tym. Taktik może ten. Tak, tu się nauczymy skilli. I mamy pierwszy jakiś już skill konkretny. O, po prostu się go nauczmy. Następny na czwartym, potem na szóstym, ósmym. Tak, co dwa levele na razie. Skill sobie oczywiście przeciągniemy na jedyneczkę. Co on nam tu jeszcze daje? Aha. Dobra. I wypróbujemy go przy najbliższej okazji. Czyli nauczyliśmy się skilla i dzięki temu mamy do oddania. O, tam masz. Dobra, tu jeszcze jest quest do wzięcia. A, tu jest właśnie quest, gdzie się nauczymy wydobywać rudę, kopać. Such a thrill. Manners are matters. Mamy nakopać tam dwie rudy. Robimy to klawiszem F. Rudy na szczęście są tuż obok. Nie musimy nigdzie daleko w tej chwili biegać, żeby je znaleźć. Jedna już. I od razu level czwarty. A tym samym, tak, oddamy questa. Ubierzemy się. A jeszcze moment, odwrócimy, zobaczymy. Chociaż te pierwsze zmiany stroju chyba nic nie dają w wyglądzie. Dopiero później jak jakiś zmienimy na jakiś naprawdę lepszy. Znacznie. O, tu tylko nam się kolorek zmienił. Ale też możemy wrócić się i nauczyć się nowego skilla, który mieliśmy na czwartym levelu dostać. Keep your guard up. Dobra, kupujemy skilla. Następne na szóstym. I zostaje nam... Aj, tego już mamy. To był ten... I zostaje nam wypróbować je. Ale myślę, że to już będzie w następnym odcinku, bo ten już trwa znacznie, znacznie za długo. Oczywiście, jeżeli będziecie chcieli dalej oglądać coś stery, to będę coś wtedy nagrywał. Także piszcie, komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie. A ja zapraszam na kolejne odcinki stery. Na razie, do zobaczenia. Cześć!